Bezpieczne osiedla to dobrze oświetlone i monitorowane ulice. Zależy mi na poprawie zimowego utrzymania dróg i chodników, tak aby z powodu oblodzenia nie wydarzył się żaden wypadek. Kobiety pragnące pogodzić macierzyństwo z karierą zawodową nie mogą tego zrobić z powodu braku miejsc w żłobkach i przedszkolach. Zwiększajmy więc ilość miejsc, będę o to zabiegać. Niedostateczna ilość miejsc parkingowych to bolączka naszego miasta. Samochody stoją tam, gdzie to tylko możliwe. Zamierzam wykorzystać wolne miejsca na parkingi i znaleźć prawne rozwiązania do ich tworzenia. Nauczyciele pełnią ważną rolę w społeczeństwie, dlatego uważam, że samorząd lokalny powinien kłaść nacisk na wsparcie placówek kulturalno-oświatowych tak, aby umożliwiać jak najlepszy rozwój młodym mieszkańcom miasta. Zamierzam wspierać projekt wybudowania hali sportowej na osiedlu zamkowym przy zespole szkół. Będę wspierała ludzi przedsiębiorczych, prowadzących działalność gospodarczą. Wiem, że pozwoli to nie tylko na rozwój firm, ale i na stworzenie nowych miejsc pracy. W Będzinie jest wiele terenów inwestycyjnych, należących do Agencji Rynku Rolnego. Ich wykorzystanie pozwoli na tworzenie miejsc, z których wszyscy będziemy korzystać. Takim inicjatywom należy się wsparcie samorządu lokalnego.